Polski Kongres Napojowy to jest spotkanie przedstawicieli wielu branż przemysłu spożywczego, który chce się spotkać, porozmawiać, podyskutować o tym, co firmy produkują teraz, o tym, co będą produkowały, o tym, jakie są trendy, o tym, które z tych trendów są wartościowe, a które lepiej zostawić w spokoju. Spotkanie z roku na rok cieszy się coraz większym powodzeniem. Aktualnie w edycji 2018 mamy tutaj 180 osób, więc jesteśmy z tego niezmiernie zadowoleni i mamy nadzieję, że impreza na stałe się wpisze w kalendarz imprez dla przemysłu napojowego w Polsce. Widzimy, że w Polsce konsumenci podążają za trendami międzynarodowymi już. I takie trendy chociażby jak clean label, obniżona zawartość cukru, czy chociażby nadanie produktom funkcjonalności. Są to oczekiwania konsumenta, o których jasno i precyzyjnie bardzo mówię. Jest organizowany w tym roku Anno Domini 2018. Jest to fajna, niepowtarzalna okazja spotkania się po sezonie, porozmawiania o tym, co się działo, spotkania swoich kolegów z branży i do czego zawsze namawiam wszystkich, żeby nie ograniczać się do słuchania wykładów i nie czerpać wiedzy tylko od specjalistów, ale w kuluarach zapytać kolegów z tej samej branży, nawiązać jakieś relacje, które w moim osobistym przypadku działają od 6 lat niemal na co dzień. Jak tylko jest jakiś problem, konsultujemy z kolegami, dzwonimy do siebie. Jest to taka zdrowa konkurencja, bo nie o to chodzi, żeby wszystko zamurować, zabetonować, przykryć dachem, tylko właśnie wyjść na zewnątrz z różnymi inicjatywami, z pomocą i w ten sposób zbudować sobie właśnie taki zespół współpracujących branżowców. Przygotowaliśmy szereg konceptów tutaj, które pokazujemy naszym klientom, ponieważ wierzymy, że to jest właściwy moment i właściwa metoda, żeby zaistnieć na tym rynku napojów w Polsce na dzień dzisiejszy.